Bieganie to przede wszystkim moja pasja. No, tam się realizuję, się spełniam swoje marzenia i jest to po części też na pewno na mnie sposób na życie. Także jedna z najważniejszych czynności, jakie teraz wykonuję, na tym się skupiam i to jest dla mnie prawie najważniejsze. Moje pierwsze biegowe wspomnienia to chyba tak naprawdę sukcesy. Sukcesy, które osiągnąłem już na samym początku. Właśnie dlatego zacząłem biegać, bo jadąc na zawody szkolne, jeszcze wtedy grając w piłkę nożną, wygrałem te zawody. Zrobiłem jeden z lepszych wyników w makroregionie, jeden z lepszych wyników w kraju. Także sukces tak naprawdę myślę, że zapoczątkował to wszystko i chyba od tego wspomnienia zaczynam zawsze opowiadając swoją historię. Dlaczego lekkoatletyka? No nie wiem, przede wszystkim jest to sport indywidualny i to też jest dla mnie ważne. Ja lubię ciągle się rozwijać, lubię udowadniać, lubię pokazywać lepszą wersję samego siebie tak naprawdę i dzięki temu, że lekkoatletyka jest sportem indywidualnym, to wszystko mogę zrobić i tak naprawdę za jednym razem. Na jednych zawodach można pokazać wiele różnych cennych dla mnie rzeczy. Najlepszy start, myślę, był w zeszłym roku, sezon 2019, finał Mistrzostw Świata, w którym nie dość, że w końcu zdobyłem swój upragniony, długo wyczekiwany medal, to jeszcze z takim wynikiem, z rekordem kraju, wynoszącym 3:31:46, także naprawdę wynik na największym poziomie, na większym światowym poziomie do tego w finale Mistrzostw Świata w trzecim biegu, dzień po dniu, także naprawdę coś wielkiego. Nie wiem, myślę, że tak naprawdę wszystkie meetingi Diamentowej Ligi, bo naprawdę prestiż tej imprezy jest naprawdę bardzo duży. Zawsze stadiony są pełne, wypchane kibicami. Czasami są to dziesiątki tysięcy, czasami troszkę mniejsze, fajne kameralne obiekty. Także Diamentowa Liga jest na pewno coś, gdzie lubię wracać, ale oprócz tego są dwa polskie meetingi, które tu trzeba zaznaczyć, które uwielbiam, na które lubię wracać. A konkretnie jest to meeting Copernicus Cup, halowy meeting, który odbywa się w Toruniu. Ja to nawet w cudzysłowie określam moim meetingiem, bo ludzie, kibice mnie tam po prostu uwielbiają, ja też im to odwzajemniam. I drugi na stadionie otwartym, Memorial Kamili z Koli Moskiej. Tam czcimy jej pamięć, wielkie wydarzenie, dla mnie wielka też osobista sprawa, także myślę, że to są moje największe dla mnie meetingi. Nie wiem, czy potrafię odpowiedzieć. Myślę, że mimo wszystko chyba halowe Mistrzostwa Europy, które były organizowane w 2014 roku u nas w kraju, w Sopocie. Pojechałem tam jako jeden z faworytów. Wykonałem swoje zadanie, bo wygrałem brązowy medal, a przynajmniej myślałem, że go wygrałem, bo ostatecznie po zawodach zostałem zdyskwalifikowany, bo nadepnąłem na linię i ostatecznie tego medalu nie dostałem. Bardzo przykra sprawa i myślę, wykonanie biegu było perfekcyjne, ale zakończenie było beznadziejne. Tak naprawdę nie ma jednej konkretnej odpowiedzi. Lekkoatletyka jest o tyle właśnie fajnym sportem, że to zależy wszystko od detali. To w każdym, na każdej płaszczyźnie tego pojęcia. Także musimy dokształcać się, doskonalać wszechstronnie i dlatego chyba, zresztą nie bez powodu, lekkoatletyka jest królową sportu nazywana. Moje ulubione miejsce treningowe to Szwajcaria. Wszystkie zgrupowania Szwajcarii, konkretne miejscowości St. Moritz są najlepszymi zgrupowaniami. Jest parę też czynników, czemu tak jest, ale między innymi dlatego, że jest to najpiękniejsze miejsce, w którym biegałem. Jest tam oprócz tego wysoko, jest fajne, świeże powietrze, jest gdzie biegać, to jest kraina tysiąca jezior, można powiedzieć. Są płaskie tereny, można biegać pod górkę w lewo, w prawo, także bardzo urozmaicone trasy, także bez wątpienia jest to najpiękniejsze miejsce, w jakim biegałem. Moim biegowym marzeniem oczywiście jest zdobycie medalu olimpijskiego, bo tak naprawdę tylko tego medalu najważniejszego brakuje jeszcze w mojej kolekcji. Mam medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy z obiektów na hali, z obiektów otwartych, także tego jednego kruszca mi brakuje, tego jednego medalu i tak naprawdę najważniejszego. Także zrobię wszystko, żeby w końcu moją kolekcję wypełniły wszystkie medale. Nie mam. W tym momencie jestem na najwyższym światowym poziomie, także dążę do tego, żeby, no tak jak powiedziałem wcześniej, dążę do doskonałości i takiego przykładu, jakiego jest twojego, nie mam.
Mało tego, chcemy właśnie ja być przykładem dla wielu innych sportowców i chciałbym, żeby tak właśnie było. Momenty zwątpienia przychodzą u mnie bardzo rzadko. Być może myślę, że na palcach jednej ręki mógłbym je policzyć, a moja kariera jest już bardzo długa, szczególnie ta na najwyższym poziomie światowym, poziomie, która jest już 12-letnia i myślę, mówię, w takich chwil zwątpienia, jakichś momentów, gdzie było ciężko, można policzyć na palcach jednej ręki. Być może by było tego więcej, ale ja jestem po prostu takim człowiekiem, myślę bardzo pozytywnie i wieloma rzeczami się nie przyjmuję. Sposobów na regenerację jest bardzo dużo i tak naprawdę większość z nich staram się wypełniać, a przynajmniej jak najczęściej je powtarzać. Elementami takiej odnowy przekładami są oczywiście obowiązkowe masaże po ciężkich treningach, regeneracja, wchodzenie do zimnej wody jako krokomora, wchodzenie do samej krokomory typowej, do pomieszczenia, trening mentalny z psychologiem, to również jest część odnowy biologicznej, także naprawdę jest multum takich obowiązków, które każdy sportowiec powinien stosować, praktykować i każdy z nich jest bardzo ważny i każdy jest potrzebny. Na pewno wielki stres, nie ma co się oszukiwać, nawet kiedy wyglądam bardzo pewnie, kiedy jestem w ogóle pewny siebie, to ten stres zawsze się gdzieś wkrada, tylko kwestia jak sobie z nim poradzimy, ale przede wszystkim myślę, że jest to stres. Do biegania napędza mnie kolejny sukces, kolejny, nie wiem, ciężki trening, który wykonam, satysfakcja po takim ciężkim treningu, ale przede wszystkim myślę, że sukces, no nie ma co się oszukiwać, każdy sportowiec chce zostać mistrzem, ja również i robię wszystko, podporządkowuję pod to właśnie, żeby tym mistrzem zostać. Najważniejsze dla mnie rzeczy, i to są rzeczy, które zawsze wożę przy sobie, jadąc na start, to jest to strój startowy i kolce tak naprawdę, czyli te dwie rzeczy. I to zawsze mam ze sobą bezpośrednio w bagażu podręcznym, bo dochodzi czasami do takich sytuacji, kiedy zaginę torba i nie mamy wtedy w czym biegać. Zawsze tą otoczkę, jakieś buty do biegania, do rozgrzewki, dresy od kogoś się pożyczy. Natomiast kolce i strój startowy jest tak indywidualny, że zawsze mam je przy sobie, jadąc na zawody. Być może nie stricte jakieś rytuały, ale na pewno są rzeczy, które często bardzo powtarzam i najczęściej chyba o czym pamiętam i staram stosować to w swojej karierze zawodniczej, to jest sen bezpośrednio przed startem, właśnie parę godzin przed startem, w ciągu dnia idę jeszcze przespać. Kiedyś bieganie było moim całym życiem, a w momencie, kiedy właśnie pojawiła się rodzina, żona, dzieci, bieganie stało się tylko sposobem na życie, a właśnie tym najważniejszym czynnikiem to jest zdecydowanie rodzina. Także gdybym miał teraz w tym momencie wybierać, to oczywiście bez zawahania rodzina. Prawda jest taka, że jestem już na tyle doświadczonym zawodnikiem właśnie, że wszystkie ruchy, które wykonuję podczas biegu, nie są spowodowane tym, że myślę o nich, tylko po prostu automatycznie je wykonuję. Trzeba zareagować, przyspieszyć, kogoś minąć. Ja o tym nie myślę, na szczęście. I to jest mój atut tak naprawdę, bo nie tracę na to energii i niepotrzebnego właśnie, niepotrzebnie się stresuję z takimi rzeczami. Także wszystko, co się dzieje podczas biegu, wykonuję automatycznie. Ale oczywiście to przyszło mi z kwestią z latami doświadczenia i długiego biegania tak naprawdę, także nie każdy tak potrafi, a nawet jeśli przed tym, zanim to się zaczęło, to tak naprawdę ja miałem przed sobą tunel zawsze, nic nie słyszałem, te 60 tysięcy ludzi czasami, którzy krzyczy na trybunach, kiedy jest straszna wrzawa, straszny huk na stadionie, ja nic nie słyszę, mam klapki na oczach, że tak powiem, na uszach i po prostu widzę tunel i koncentruję się na tym i biegnę przed siebie. Miałem w swojej karierze jakieś drobne urazy, ale naprawdę na przestrzeni tych, mówię, nie wiem, przyjmijmy 20 lat kariery, tak naprawdę zdarzyły mi się tylko dwie kontuzje i to nie jakoś bardzo groźne. To były kontuzje, które wyeliminowały mnie tam z uprawiania sportu miesiąc, maksymalnie półtora, także po tym jeszcze wszystkim zdążyłem się pozbierać, przygotować do imprezy docelowej, gdzie walczyłem o medale, także na moje szczęście omijałem te kontuzje szerokim łukiem.
myślę, że każdy powinien do tego podchodzić tak samo. To boli nas wszystkich tak samo. I czy dla mnie zawodowca, czy dla amatora, ból jest taki sam i trzeba pamiętać o tym, że tak samo jak i ja i amatorzy mają te swoje ambicje. Po to trenują, żeby coś udowodnić. Mają jakieś założenie treningowe, czasowe, jakieś sukcesy. Także dla każdego kontuzja jest bardzo ciężkim wydarzeniem w jego biegu i życiu i bardzo, jest bardzo bolesne. A no myślę, że czy amator, czy profesjonalista powinni do tego podejść tak samo. Zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby to wyleczyć. Odwiedzić odpowiedniego lekarza, rehabilitować się i no mówię, robić wszystko, żeby z tej kontuzji jak najszybciej wyjść. Moje ulubione buty biegowe to chyba Adiosy, buty do szybkiego biegania tak naprawdę, przynajmniej dla mnie, ja tak do tego podchodzę. Są to buty na wyjątkowe treningi, że tak powiem, do bardzo szybkiego biegania. Sama zakładać kolce i biegam gdzieś w terenie, to właśnie zakładam te buty i najbardziej mi one podeszły i to są buty, o które jeśli proszę, to właśnie proszę o te buty. Nie ma takiej możliwości. Być może zrobię coś kiedyś dla fanu, jeszcze jakiś krótki odcinek, jakieś krótkie zawody, ale tylko i wyłącznie dla fanu. W momencie, kiedy skończę karierę na bieżni, zakończę ją definitywnie. Moją złotą radą dla wszystkich biegaczy, profesjonalistów, amatorów jest taka sama. Nie ma to większego znaczenia. Słuchajcie się swojego trenera. Ja tak zawsze do tego podchodziłem. Zgodnie realizowałem jego plan taki, jaki mi dał i to myślę między innymi jest moim kluczem do sukcesu. Także słuchajcie się trenera, w pełni mu zaufajcie i realizujcie jego plan.